What is this? It's kinda late. All my body starts to shiver. Oh, I've never felt like this. Got to let shout it out. I will sing it from the heart. This is right, but this is good. Expressions of elation. A state of mind of which I'll try to re-echo from the start. Come on, shout it out and release it from the heart. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Gromadzimy się, najdrożsi, w naszym kościele wokół Marty i Pawła, którzy pragną dzisiaj zawrzeć sakramentalny związek małżeński. W tym szczególnie ważnym dla nich momencie życia otaczamy ich naszą miłością i naszymi modlitwami. Będziemy razem słuchać Słowa Bożego i uczestniczyć w ofierze eucharystycznej, prosząc przedstawienictwo Matki Najświętszej, naszej patronki, patronki naszej parafii, o błogosławieństwo dla młodej pary. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak, iżbym góry przynosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. Nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego. Nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Miłość wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Marto, Pawle, wysłuchaliście Słowa Bożego i przypomnieliście sobie znaczenie ludzkiej miłości i małżeństwa. W imieniu Kościoła pytam was, jakie są wasze postanowienia? Marto, Pawle, czy chcecie dobrowolnie, bez żadnego przymusu, zawrzeć związek małżeński? Chcemy. Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i chorobie, dobrej i złej doli, aż do końca życia? Chcemy. Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy? Chcemy.
Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzajcie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Ja, Paweł, biorę Ciebie, Marto, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Ja, Marta, Ciebie, Pawle, za męża. I ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że się nie opuszczasz do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć, jako znak miłości i wierności. Pobłogosław, Boże, te obrączki, które poświęcamy w Twoim imieniu. Spraw, by ci, którzy będą je nosili, dochowali sobie doskonałej wierności, trwali w Twoim pokoju, pełnili Twoją wolę i zawsze się miłowali. Przez Chrystusa, Pana naszego. Na znak zawartego małżeństwa nałóżcie sobie obrączki. Marto, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pawle, przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Się do Boga za tych zaślubionych, którzy zawierając związek małżeński zbliżają się do ołtarza, by posileni ciałem i krwią Chrystusa złączyli się na zawsze we wzajemnej miłości. Boże, Ty stopniowo objawiasz zbawczy plan Twojej miłości. W Starym Testamencie wzajemne oddanie małżonków było obrazem przymierza, które zawarłeś ze swoim ludem. Gdy nadeszła pełnia czasu, sakramentalna wspólnota Twoich wiernych jest obrazem związku Chrystusa z Kościołem. Prosimy Cię, Boże, ześlij swoje błogosławieństwo na tych nowożeńców, Martę i Pawła. Spraw, Panie, by żyjąc w tej sakramentalnej wspólnocie, którą dziś zapoczątkowali, obdarzali się wzajemnie miłością i świadcząc w ten sposób, że jesteś wśród nich obecny, stanowili jedno serce i jedną duszę. Udziel im też pomocy, Panie, by dom, który zakładają, podtrzymywali wspólnym wysiłkiem, a swoje dzieci wychowane w duchu Ewangelii przygotowali do wspólnoty z Tobą w niebie. Błogosław swoje służebnicy, Marcie, by pełniąc zadania małżonki i matki, czystą miłością ożywiała swój dom, a zawsze życzliwa i dobra była jego ozdobą. Błogosław też swemu słudze Pawłowi, niech dobrze wypełni obowiązki wiernego męża i troskliwego ojca. Ojcze Święty, spraw, by ci, którzy wobec Ciebie zawarli małżeństwo i pragną przystąpić do Twego stołu, radowali się wieczności udziałem w obiecanej im uczcie niebieskiej przez Chrystusa, Pana naszego.
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Moi drodzy, jakby w rytm tej ostatniej pieśni, która takie piękne słowa również tutaj przed nami roztacza, pragnę wyrazić najserdeczniejsze życzenia i dla nowożeńców, i dla was wszystkich, rodziców, krewnych, znajomych, ale zwłaszcza dla nowożeńców, dla Marty i Pawła, by ta już rozpoczęta nowa droga, ten nowy zegar, który zaczął dla was bić i który ruszył, a który nie zatrzyma się. Ma sięgać aż po wieczność. Życzymy, by na tej nowej drodze było wiele wspaniałych ludzi, wiele dobroci, wiele pomyślności, ale także wiele tej nieśmiertelnej Bożej miłości, która jest szczególną mocą i szczególnie przydatna do realizowania wszystkich wielkich zamierzeń. Pragnę też życzyć dalszego radosnego spędzania czasu w ramach tej drugiej części, którą nazywamy weselem. I wszystkim, zwłaszcza gościom, którzy tutaj w naszej parafii goszczą, wielu, wiele również łask życzę. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Bóg Ojciec Wszechmogący niech was napełni swoją radością i błogosławi wam i waszym dzieciom. Jednorodzony Syn Boży niech was wspomaga w chwilach pomyślności i chwilach doświadczeń. Duch Święty niech zawsze udziela waszym sercom swojej miłości. I was wszystkich tu zgromadzonych niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Pokój niech będzie. She's a killer.